Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o długach, o tym, jak sobie z nimi poradzić, jaką, jak z nimi walczyć, jaką drogę i jak, jakie sposoby obrać, żeby skutecznie się z nimi rozprawić. Witamy Was w porachunkach osobistych w programie, w którym mówimy, jak mądrze zarządzać swoimi finansami. Witam Was. Magdalena Buczkowska i Paweł Piekarski. Ja występuję tu razem z Magdą, bo Magda jest naszą ekspertką, jeżeli chodzi o, o dług, bo rzeczywiście no, razem z rodziną e, przeszłaś, że tak powiem, ten cały proces, prawda? Tak, i jeszcze wtedy nie wiedziałam, że niektóre mechanizmy mm -hmm. tak nazywają się, jak się nazywają, mm -hmm. ale o tym powiemy e, w, w tym odcinku. E, więc tak, jestem tutaj takim przedstawicielem, mm -hmm. e, który poczuł to na własnej skórze. Jak smakuje dług? E, i jak sobie z nim poradzić, i jak człowiek cieszy się później, kiedy już sobie z nim. Po... Kiedy go pokonał. No i silnym dowodem, że można, tak? tak. Że można. Ale może zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle warto spłacać te długi. Bo no, myślę, że osoby, które są zadłużone, akurat wiedzą o tym dość dobrze, że to jest nic przyjemnego. Ale no, być może wśród Was są osoby, które myślą w tej chwili, żeby wziąć jakiś kredyt, kupić. jakąś coś. chwilóweczkę. Tak, więc, więc no, chcielibyśmy powiedzieć, dlaczego to jest istotne, tak, żeby spłacić te długi i żeby ich po prostu nie mieć i nie zaciągać. No, po pierwsze, trzeba być bardzo silnie świadomym, że to sieje po prostu ogromne spustoszenia w naszych finansach. Tak, chwieje bezpieczeństwem, jakim filarem właśnie tego bezpieczeństwa w naszych rodzinach, ale no, dla nas tak samo, tak? My, my wtedy, kiedy mamy takie długi, czujemy się mocno zagrożeni, mhm. i czasami dzieli nas tylko jedno wynagrodzenie od bankructwa, i to powoduje, że no ten, ten nasz komfort życia nie jest taki, jaki byśmy chcieli. No tak, tak, to jest często takie, no stres po prostu jest stres związany z tym, że no jeżeli cokolwiek się wydarzy, pojawią się jakieś większe wydatki, ktoś zachoruje, nie będzie mógł pracować, no to nagle pojawi się komornik, no i zaczną się takie realne po prostu problemy już, już związane z, no z wypłacalnością swoją, więc dług powoduje to, tak, bo jeżeli, jeżeli jest taka sama sytuacja, ale tego długu nie mamy, no to jesteśmy w znacznie, w znacznie po prostu lepszej sytuacji, dlatego warto te długi. I po prostu spłacić jak najszybciej. Następny tak naprawdę powód to jest taki, że wyrabiamy sobie pewne takie nawyki odkładania pieniędzy. Tak? Jeżeli no, jakby udało nam się spłacić te długi, wygenerować pewne, pewne no, nadwyżki, nadwyżki finansowe tak? w ramach naszego, naszych finansów, no to wtedy możemy... Przeznaczać te pieniądze, te nadwyżki. Mamy już pewien nawyk z tym związany. No i możemy właśnie przeznaczać chociażby na inne cele, żeby się już nie zadłużać, czyli wcześniej odłożyć sobie na te wakacje czy, czy jakiś wyjazd urlopowy i dzięki temu no, nie musieć się dalej zadłużać. Zastanówmy się, jak tak naprawdę te długi móc mądrze spłacić. To tak. W pierwszej kolejności warto sobie te długi po prostu wypisać. Wypisać na kartce e, łącznie z tym, jaka kwota zadłużenia została nam jeszcze do spłacenia, i wypisać e, najmniejszą możliwą ratę do spłacenia miesięczną. Tak, czyli określamy wysokość. I ratę, którą powinniśmy co miesiąc odprowadzić, żeby spłaci, spłacać kolei, te, ten dług, tak? ten konkretny dług i te długi po kolei. Następnie, kiedy mamy już wypisane te wszystkie długi razem z tymi minimalnymi kwotami, to kiedy dochodzi już do spłaty, spłacamy każdą z tych pożyczek w minimalnej wartości, a następnie nadpłacamy. Tylko którą zaczynamy? Tą najmniejszą. I Aha. mimo, że czasami kusiłoby nas y, spłacać tą, która ma największe oprocentowanie, jednak zastosujmy tutaj efekt kuli śnieżnej, czyli to jest właśnie ten mhm. mechanizm, o którym mówiłam, że nie wiedziałam, że on się tak mhm. nazywa, a jednak z, sama zastosowałam, z, znaczy zastosowaliśmy my, bo jako rodzina, e, zastosowaliśmy w naszym tutaj e, problemie, e, właśnie na, w naszej spłacie długu. Mhm. E, zastosujmy tutaj efekt kuli śnieżnej, e, która e, tak wprowadza taki efekt psychologiczny. Prawda, taki tak. pozytywny efekt psychologiczny. Tak, bo kula śnieżna ma tak naprawdę. Dwie takie bardzo duże zalety. Pierwsza zaleta to jest to, że no finanse to są głównie, to nie jest matematyka, to jest głównie psychologia, tak, to jest głównie nasze nastawienie. I efekt kuli śnieżnej, czyli właśnie spłacanie od najmniejszego kredytu, najmniejszego długu, powoduje, że dość szybko mamy sukces. Tak? Mieliśmy pięć długów, teraz mamy cztery, więc widzimy, że po prostu no, nasza sytuacja się poprawia. Kiedy zaczynamy spłacać od jakiegoś większego długu, który jest być może wyżej oprocentowany, rzeczywiście, no to zanim osiągniemy pewien sukces, Minie trochę czasu. Druga, jakby ogromna zaleta tej metody kuli śnieżnej jest taka, że nadpłacamy, jakby kiedy spłacimy już ten pierwszy dług, no to ta kwota minimalna, którą spłacaliśmy, teraz staje się wolna, no i możemy ją dodać do następnej spłaty, więc nadpłacamy coraz większą kwotą kolejne długi, mimo że one są już większe. To zaczynamy i znowu po spłaceniu tego najmniejszego, znowu teraz spłacamy najmniejszy z tych, który został, to po prostu nadpłacamy coraz większymi kwotami. Coraz większe kwoty, no bo pozbyliśmy się jednego długu, no to teraz mamy już dodatkowe środki, żeby spłacić ten dług kolejny, więc również dzieje się to coraz szybciej po prostu. Tak, i powiem Wam, mhm. że. Poczułam ten mechanizm na własnej skórze, my poczuliśmy jako rodzina na własnej skórze i naprawdę przynosi efekty takie pozytywne. I nie tylko właśnie, że, że spłaciliśmy nasze długi, ale też czuliśmy się o wiele, po pierwsze, zmotywowani, po drugie, o wiele lepiej. Także to idzie tak fajnie, lawinowo, właśnie jak w tej kuli śnieżnej, także to taką fajną lawiną idzie i to, to przynosi dużo radości w tym spłacaniu długów. Tak. No i, i powiedzieliśmy teraz sobie, w jaki sposób, tak naprawdę, dlaczego warto spłacić długi, po drugie, jak to robić. No to przejdźmy może skąd wziąć środki w ogóle na taką spłatę, bo no, wiele ludzi się zastanawia właściwie skąd, skąd brać pieniądze. Tak. My doradzamy po pierwsze wejście całą rodziną, po pierwsze, tak? czyli, czyli jeżeli, jeżeli nie jesteśmy tylko my, nie jesteśmy singlami, ale są też inne osoby w gospodarstwie domowym, no to żebyśmy usiedli i ustalili sobie, ok, teraz ta spłata długów y, jest dla nas priorytetem, y, źle nam z tymi długami, tak, chcemy, żeby ich nie było, w związku z tym jakby, no, wchodzimy w taki trochę rodzinny tryb walki, tak? Czyli mówimy okej. Okay, wszystkie teraz ręce na pokład. Wszystkie ręce na pokład i robimy wszystko, żeby te długi po prostu spłacić i już być wolnym, tak? Wolnym od długów, mieć spokojniejszą głowę i zwiększyć te bezpieczeństwo swojej rodziny. Tak, ale zdarza się też tak, że jeżeli jedna osoba by się wyłamała, to po prostu by sabotowała nasz, nasze działanie i wtedy e, to też psychologicznie jakby czujemy się trochę mniej zmobilizowani, tak? Bo ktoś nas sabotuje. A po drugie łatwiej, w parze łatwiej Iść po prostu do... W celu tego głównego, którym jest spłata długu. Mhm. Tak. No, druga, druga taki sposób, który właściwie jest no, bardzo, bardzo um, potrzebny w przypadku posiadania długów, no to jest jednak budżet domowy, tak? Budżet domowy, żeby rzeczywiście wiedzieć, gdzie te pieniądze nasze trafiają, e, gdzie my je wydajemy, na co je przeznaczamy e, i dzięki temu uporządkowanie w pewien sposób tych swoich finansów i dzięki temu właśnie szukanie oszczędności, tak? No, bo wiemy, że wydajemy tyle i tyle pieniędzy na to. Czasami bez budżetu, tak naprawdę, no, trudno nawet oszacować ile wydajemy na pewne e, kategorie em, e, e produktów, ile pieniędzy tam przeznaczamy. I gdzie więc... te środki nam uciekają, tak? Tak. Bo, 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 bo czasami po prostu nie wiemy, co się z nimi dzieje. Więc dobry budżet pozwoli nam rzeczywiście wygospodarować więcej oszczędności i przeznaczyć je na jeszcze szybszą spłatę tych e, długów. A jeżeli chcecie więcej o budżecie, mhm. tak, to zapraszamy was do naszych pozostałych mhm. odcinków, innych odcinków, o których mówimy, jak budżetować e, i jakie korzyści niesie ze sobą prowadzenie budżetu. Tak, no i ostatnia taka rada, jeżeli chodzi o środki, no to jest coś, z czego tu rodzina Magdy tak dość silnie skorzystała, czyli to jest dodatkowa. Ale to za chwilę o tym tak. opowiem. To jest rzeczywiście dodatkowa praca, tak? Kiedy mamy te długi, jesteśmy w takim trybie okej, okay, chcemy je spłacić, no to często jakaś dodatkowa praca, która pozwoli nawet nie bardzo duże kwoty zarobić co miesiąc, ale te. Paręset złotych co miesiąc więcej, i umożliwia nam nadpłatę tego długu, to często już znacząco przyspieszy ten cały proces związany, związany z pozbywaniem się zadłużenia. Dokładnie. I tak jak tutaj już na początku Wam wspomniałam, że to jest moja właśnie, mój odcinek, histori moja historia, to chcę Wam przedstawić, jak to wyglądało w praktyce. Jakiś czas temu, trochę dawno, ale na początku naszej wspólnej drogi rodzinnej, właśnie w, na splocie różnych zdarzeń trochę negatywnych, okazało się, że mamy po prostu długi. I nie tylko mamy długi na karcie kredytowej, ale mamy też zadłużenie w, na spół, w spółdzielni, tak? Nie, nie mogliśmy po prostu spłacać, płacić czynszu na bieżąco. I tak jak tutaj już mówiliśmy, Paweł, po pierwsze o efekcie kuli śnieżnej, po drugie, o tym trybie walki, e, wspólnego działania. E, my też w którymś momencie usiedliśmy z moim mężem e, do, do, do stołu, tak jak tutaj mhm. dzisiaj, i stwierdziliśmy obydwoje, że nie jesteśmy w stanie z bieżących środków, gdzie też trochę sytuacja była e, taka trudna. Nie, nie byliśmy w stanie od pierwszego do pierwszego, e, ledwo dysponowaliśmy tym budżetem, nie byliśmy w stanie na bieżąco po prostu tego zadłużenia spłacić. I usiedliśmy razem, postanowiliśmy, że jedno z nas po prostu. Podejmie dodatkowe zatrudnienie. To był trudny okres, bo to był rok czasu, kiedy po pierwsze spłaciliśmy całe zadłużenie, które mieliśmy. Może. Po drugie, podreperowaliśmy nasz budżet domowy, czyli wspomogliśmy sobie tę sytuację, żeby właśnie nie było takiego zagrożenia, że jest od pierwszego do pierwszego, a różne sytuacje się mogą wydarzyć, więc wtedy zgromadziliśmy też fundusz awaryjny. A po trzecie, Zyskaliśmy fundusze na to, żeby pojechać na małe rodzinne wakacje, żeby sobie po prostu tą walkę, ten rodzinny trud, po prostu sobie wynagrodzić. Więc jestem przykładem nam takim konkretnym, że można sobie z tymi długami Poradzić. Tak, no i, i to ten trzeci element, wydaje mi się, jest bardzo właśnie istotny. To jest to, jest to że jak już, no, już spłaciliśmy te długi, no to pewne takie wynagrodzenie siebie, kurczę, no udało nam się, wykonaliśmy naprawdę kawał dobrej roboty, spieliśmy się, pozbyliśmy się tych długów i rzeczywiście wtedy taka nagroda to jest, myślę, ogromna satysfakcja i, i, i no, można powiedzieć, że w pełni zasłużona, żeby, żeby na takie wakacje po prostu pojechać. Tak, a jeszcze dodatkowo chcę. Powiedzieć, że to daje na, dało mi nauczkę, że ja już nigdy więcej nie chcę doprowadzić do sytuacji, w której te długi będziemy mieć i w, kiedy będę musiała z powrotem, z tymi długami się zmierzyć. Oczywiście, może zdarzyć się taka sytuacja, znowu jakieś niefortunne zdarzenia, które zawirują naszym budżetem domowym, że te długi te długi tak. się z, z, będą. Bo my o e... tym mówimy, że. To nie znaczy, jak ktoś ma długi, że to jest jakby no, jego wina, tak, że to jest ktoś był po prostu, no, wydawał pieniądze na lewo i prawo, i po prostu przez to jest zadłużony. Różne są sytuacje życiowe i ludzie przez to wpadają w długi, ale jakby no, warto się po prostu z nimi zmierzyć, tak? Warto się z nimi zmierzyć, nie zamykać tych oczu, tylko postanowić, że okej, okay, nie chcę mieć długów, chcę z nimi walczyć. Tak, no i na koniec, jeszcze może powiedzmy, co warto robić, żeby tych długów w ogóle nie mieć, tak? Nie wpaść. No, bo to pierwsza rzecz, no to o której często też wspominamy, to jest budżet domowy, tak? I jakby też przemyślenie tego, co my będziemy, jakby jakie koszty będziemy ponosić w przyszłości, czyli ten fundusz wydatków jakby nieregularnych, czyli, czyli wiemy, że no pojedziemy na te wakacje, wiemy, że musimy ubezpieczyć samochód i odkładamy na nie wcześniej po prostu środki, no, żeby nie było sytuacji, w których. Jesteśmy zaskoczeni, że przychodzi ten czas, musimy znaleźć dodatkowe środki. No i, i teraz po prostu na ich nie mamy. No i pierwsze co robimy, to sięgamy po prostu po dług. Po drugie warto mieć poduszkę finansową, poduszkę bezpieczeństwa, która zabezpieczy nas przed takimi właśnie sytuacjami, gdzie te zawirowania takie losowe mogą się wydarzyć. Tak, to jest czwarty krok w naszym planie finansowego bezpieczeństwa i to właśnie nam daje tą przestrzeń na to, że jeżeli trafiają się jakieś takie nietypowe sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, strata pracy, choroba, mamy środki właśnie na to, żeby na to je przez i nie musicie się po prostu zadłużać, i dzięki temu no, jesteśmy spokojniejsi, spokojniej możemy spać. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że teraz będziecie wiedzieli, w jaki sposób walczyć ze swoimi długami, jeżeli znaleźliście się w takiej sytuacji. Zapraszamy Was na naszą stronę porachunkiosobiste.pl. Nakłaniamy także do tego, żeby zasubskrybować nasz kanał. No i zapraszamy na Facebooka i Instagrama. Dziękujemy, cześć! Cześć!